Powrót do Legolandu Konrada Aksinowicza to film, w którym Weronika Książkiewicz i Maciej Sztur grają małżeństwo, mają syna i ma masę problemów w swoim życiu. Nie witam są was to bardzo listy serdecznie. Zdecydowanie. Choć mógłby być, przyznasz, i taki odcinek historii bohaterów listy do M. Zdecydowanie. Być może oni kiedyś takie listy do siebie pisali i byli prawdopodobnie pełni nadziei, że im się w życiu uda. Myślę, że wielu ludzi im kibicowało i to takie małżeństwo, po którym chyba nikt by się nie spodziewał, że im coś może w życiu nie wyjść. Mhm. I chyba to był klucz obsadowy do tego filmu, tak mi się wydaje. Myślę, że Konrad, który opowiada troszkę swoją historię i zaprosił nas do swojego świata bardzo głęboko, czym dał jakiś olbrzymi wyraz zaufania dla nas. Mhm. Chyba największy, jaki może oprócz Szumowskiej w 33 scenach, gdzie była podobna sytuacja, w życiu dostałem. Myślę, że on miał fajnych rodziców. Bo to jest historia jego. To jest historia jego życia. On oddaje nam swoją opowieść ze swojego dzieciństwa, opowieść właśnie z swoim domu. Tak, są pewne fakty, które są jakby troszkę pozmieniane na potrzeby filmu i całej historii opowiadanej. Natomiast jest jakby cały przebieg jego dzieciństwa, jest odwzorowanie, na przykład mieszkanie, które było zbudowane na hali, to jest jeden do jednego mieszkanie łącznie z kolorami ścian, z meblościankami, z kanapościanką, tak? Wszystko odwzorowane z mieszkania Konrada, łącznie z tym, że pamiątki, znaczy wstawił też pamiątki swoje z dzieciństwa, jakieś od mamy dostał wazony i tak dalej, to wszystko było w scenografii. Brzmi to jak ciekawostka, ale z drugiej strony, ponieważ na każdym poziomie tego filmu, to jest film Konrada, który mu się ten film wyświetla pewnie od wielu, wielu lat, zanim go nakręcił, to wszystko sprawia, że oprócz tego, że to się tak ciekawie mówi teraz przy okazji festiwalu czy promocji filmu, ale też moim zdaniem wpływa ogromnie na autentyczność tej historii, że po prostu tam się wszystko zgadza, bo ten scenariusz napisało życie. Ty grasz ojca rodziny, ale alkoholika, człowieka chorego, uzależnionego. Weronika gra mamę, która musi najpierw... Współuzależnioną, no bo to jest troszeczkę tak, że choruje właściwie cała rodzina, bo choruje też syn, czyli dziecko waszej pary, bo to się przenosi. I wy fantastycznie rzeczywiście budujecie tę traumatyczną rzeczywistość, przy czym muszę powiedzieć, że rola, którą gra Teodor Koziar, czyli wasz filmowy syn, jest to rola piękna. Tak, Teodora pamiętam z castingu, mieliśmy kilku chłopców, zwłaszcza w dwóch w finale. I nie było oczywiste, wybór nie był oczywisty, bo drugi chłopiec też był bardzo dobry i taki już coś potrafił zagrać, nawet miał dobrą dykcję i tak dalej, ale w tym Teodorze było coś tak magnetycznego, tak skrytego, zamkniętego, więc było pewne ryzyko, czy to jest na pewno filmowe, bo skrytość i bogate wnętrze to nie zawsze się dobrze fotografuje, ale rzeczywiście to był strzał w dziesiątkę. Ja muszę powiedzieć, że miałem absolutnie poczucie, że mamy partnera. No nie, że gramy z dzieckiem, tylko gramy z artystą, z którym można improwizować, coś mu... Ale też było, że on tak naprawdę nie grał, on gdzieś wszedł w tą jakby sytuację, że był bardzo, bardzo naturalny, że tam nie ma jakichś, nie ma... Trzeba wręcz było uważać, że w tych scenach z nim, żeby też za mocno czegoś nie zrobić, nie zagrać, bo to od razu na tle przy tym chłopcu, który jest tak subtelny i prosty, szlachetny w wyrazie, jakikolwiek przy nim granie, to od razu by też jakby bardzo się rzucało. My także widzowie jest bardzo, wyczulibyśmy tak, ten fałsz. Jest bardzo utalentowanym chłopcem. Już wiemy, że to jest historia rodziny, dzieciństwa reżysera,
Czyli dla niego to jest rodzaj takiego oczyszczenia się z pewnej traumy, z pewnością, tak? No Haneke robi takie filmy, że on mówi wręcz, nie chodzi do psychoanalityka ani do psychologa, tylko po prostu robi te filmy i one go oczyszczają, więc rozumiem, że dla Konrada Aksinowicza to coś takiego było. Ale wy, żeby mu pokazać ten świat, łącznie z Teodorem, musieliście wejść bardzo głęboko psychologicznie w sytuację, no właśnie traumatyczne. I w związku z tym mam pytanie, czy przy takich rolach i jeszcze przy pracy z dzieckiem jest ktoś taki, kto pilnuje, żeby to nie, nikomu się krzywda nie stała? Nie stała, wiesz, psychiczna, prawda? No mieliśmy panią psycholog odpowiedzialną za pracę z dziećmi i rzeczywiście to jest jakiś temat, tak? Że niektóre z tych scen, które odgrywamy, były, mówiąc językiem hardkorowo-angielskim, młodzieżowo-angielskim hardkorowe. To znaczy dla nas, profesjonalistów, scena do zagrania. Jest do tak. zagrania. Natomiast co się tam w świecie 13-latka dzieje, to do końca nie pamiętamy. Ale wydaje mi się, że Teodor też mega profesjonalnie w to wszedł. I w ogóle muszę powiedzieć jedną rzecz, że żeby też nie przestraszyć Państwa, którzy o tym filmie tylko się teraz dowiadują albo coś tam czytali. Owszem, dotykamy bardzo trudnych tematów i są w tym filmie bardzo trudne sceny, ale moim zdaniem wielkim zwycięstwem Konrada Aksinowicza i tego filmu jest to, że to nie jest do końca ciężki film. Że my, ponieważ oglądamy go z perspektywy 13-latka, patrzymy też na piękny świat, jego miłości, jego przyjaźni z chłopakami, dyskoteki szkolnej, grania na komputerze Commodore 64 czy Atari i tak dalej. Zresztą przez to jest ten film też tak ogromnie mi bliski, bo to jest moje dzieciństwo, to są moje czasy, moje gry, moje wypożyczanie kaset wideo i moje filmy. Więc właściwie nawet dla mnie to jest, pamiętam swoją pierwszą lekturę scenariusza, dużo bardziej mnie to podniecało niż to, że mam ciekawą rolę do zagrania, bo po prostu to jest bardzo żywe wciąż we mnie, te wspomnienia. I myślę, że ten film wygrywa tym, że jego się dobrze ogląda w takim kinowym sensie, bo są oczywiście filmy, nie wiem, Rekwiem dla snu, które parę dni po seansie mówią, to jest genialny film, ale w trakcie naprawdę było mi ciężko wysiedzieć, bo to było tak trudne. Ten film tego nie ma. Oczywiście są tam trudne sceny, ale jednak napędem tego filmu jest młodość naszego bohatera. To prawda, ty masz rację, i jego środowisko. Że to jest piękne, że ten film pokazuje również, że dziecko niezależnie od tego, w jak trudnej sytuacji się znajduje, to ono tworzy swój świat. Bo on wie, co tam się dzieje, ale on jednocześnie, ta potrzeba jego poznawania życia, cieszenia się, tak jak mówisz, zachwytem koleżanką, pierwszą miłością, jest silniejsza od tego, co tutaj. Ale niewątpliwie to nie jest film łatwy. Jednak nie mogę tak przystać na to, żeby na przykład jeszcze, nie daj Boże, za chwilę dystrybutor powiedział, komedia, wiesz, dramatyczna, ale komedia. A też na to niesamowite jest, jak w ogóle ten problem jest powszechny obecny, w Polsce. Właśnie obecny, właśnie to chciałam powiedzieć. I tak, przestaje jest... być powoli wstydliwy, taki zamknięty w czterech ścianach, bo tak dużo osób, bo już jakieś projekcje były, Konrad pokazywał też ludziom ten film, się otwiera i mówią, tak, u nas tak było, albo bo to jest mieszkanie w bloku, to jest mieszkanie tak było. W bloku, więc to jest wszystko, ja właściwie się dzieje w takim wielkim bloku, nie ma ścian, na dobrą sprawę. I to wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą. Tak. A ze ścianą prawdopodobnie bardzo podobna historia. Dokładnie. No. Więc... Ale to jest niesamowite i myślę, że to jest takie też uzdrawiające może być, że ludzie zaczynają o tym głośno myśleć właśnie, że to nie jest już tylko trzymane w tych czterech ścianach, tylko że ludzie się zaczynają mierzyć z tym problemem. To jest uwalniające, tak. Ale Weronika, ta relacja też, jaka jest twoja jako matki z synem, jest bardzo ciekawie i niebanalnie rozpisana przez reżysera, bo ty jesteś taką osobą, która tego 13-latka właściwie ty się nim zasłaniasz w jakimś sensie. Ty chcesz, żeby to on załatwiał, ale ty wierzysz, że może on lepiej załatwi tę sprawę z ojcem niż ty. No to jest ciekawe. I to była dla mnie tak naprawdę największa jakby trudność też w budowaniu. To jest najtrudniejsza rola. Tak, najtrudniejsza, bo rola pijaka będzie tam zawsze jakoś efektowna.
dzieciak ciągnie jakby całość fantastycznie, natomiast rola tej matki właśnie, i te pytania, które się cisną każdemu, dlaczego ona czegoś nie zrobi. Bardzo trudno, też grałem kiedyś takie role, więc to wiem, najtrudniej jest grać role, które polegają na braku działania. Ale Weronika, myślę, że to jest jej rola życia i świetnie sobie z tym poradziła. Tak. Ale musiałaś znaczy, to było dla mnie trudne, bo ja też jestem sama mamą, mam chłopca w podobnym wieku i ja po prostu nie wyobrażałam sobie tego dziecka, takiego naprawdę będącego w tej sytuacji. Ja po pierwszym czytaniu scenariusza, kiedy jeden z producentów, w ogóle, któremu jestem bardzo wdzięczna, który on wpadł na pomysł, Lambros Ziotas, żeby mnie obsadzić, co też nie było oczywiste, bo do tej pory robiłam komedie i komedie romantyczne. I on mi przysłał ten scenariusz. Ja potem miałam spotkanie jakby z Konradem, który też zaakceptował ten wybór. Ja go miałam ochotę po prostu utulić, przytulić, bo ja no, dużo czasu mi zajęło, żeby jakby zrozumieć, jak mama może w ten sposób. No ale to jest właśnie współuzależnienie, to jest brak siły, taka niemoc do takiego samoistnienia, stanowienia o sobie i o tym dziecku. No nie było, każdy jest inny, prawda? Ale dlatego ten film jest bardzo dotykający, bardzo prawdziwy i jednocześnie uwalniający to, co powiedzieliśmy. Więc żeby wrócić do twojego zachęcenia widzów, do jego obejrzenia bez strachu, to faktycznie ma on w sobie właśnie poprzez te jak zarysowana jest postać tego młodego człowieka, jak on sobie radzi, jak on wchodzi w to życie, jest takim filmem z nadzieją. No. Jest takim filmem mimo z nadzieją. Wszystko to. Tak. Bardzo wam dziękuję. Kiedy ten film wchodzi do kin? Chyba planowana premiera jest na przełomie listopada i grudnia. Czyli już niebawem. Już niebawem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Zapraszamy. Jeszcze powiedzmy, że... Może o tym tytule, tak? Tak. Że być może widzowie w kinach zobaczą ten film pod innym tytułem. Niestety tam jakieś prawne cały czas trwają batalie i być może prawdopodobnie film będzie nosił tytuł Powrót do tamtych lat. Okay. A nie Powrót do Legolandu, więc to jest dość dla nas kłopotliwa oczywiście sytuacja, no ale są rzeczy, na które nie mamy wpływu.